Wiosną zeszłego roku został powołany zespół do spraw wyboru patrona. We wrześniu uczniowie zostali zapoznani w ogóle z ideą patrona na lekcjach wychowawczych. Rodzice zostali zapoznani na wywiadówkach. Następnie mieli możliwość składania swoich propozycji właściwie na kandydata, na patrona szkoły przez cały miesiąc. Była wystawiona urna, można było tam wrzucać swoje propozycje. I spośród wszystkich naprawdę kilkunastu kandydatur wyłoniono trzy, które zebrały największą ilość głosów. Największą ilość głosów otrzymały trzy propozycje. Piastowie Cieszyńscy, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, 4 Pułk Strzelców Podhalańskich. Bardzo ciekawe kandydatury. Myślę, że każdy znajdzie też coś dla siebie. Mieliśmy tu cykl spotkań, mieliśmy też prelegentów, którzy przybliżyli nam historię każdego kandydata. Były to ciekawe spotkania. Poznaliśmy wiele ciekawostek właśnie z historii Cieszyna, z historii samych tych osób, które też wchodzą w skład tych poszczególnych kandydatur. Dziś 22 marca odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym udział wzięli oprócz społeczności szkolnej również przedstawiciele Urzędu Miasta. Wybory odbędą się 28 marca. Samorząd uczniowski jeszcze przy udziale też wybranego nauczyciela przejdzie się po klasach i uczniowie będą mogli zagłosować. Będzie również dostępna ta urna dla rodziców i dla pracowników szkoły, ponieważ wszyscy jesteśmy częścią społeczności szkolnej. SP2 nie ma obecnie swojego patrona. Kiedyś, dawno temu, jak jeszcze była szkoła numer 8, była to szkoła imienia Łabutka. Później niestety została bez imienia, no i jak gdyby jest taka pozostawiana sama sobie. Po połączeniu szkół doszłam do wniosku, że dobrze by było się identyfikować z jakimś patronem. Gimnazjum, które zostało przyłączone do szkoły podstawowej, miało swojego patrona, Jana Kupisza, no ale z chwilą połączenia jednak tego patrona nie było. Byłoby miło, żeby mówić o naszej szkole, że tak jak o innych szkołach, chodziłem do Osucha, chodziłem do Kopera. No byłoby miło, żeby też powiedzieć o naszej szkole w ten sposób i to z dumą. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.